idzie się przez życie jak po maśle, a idąc drogą wąską, idzie się przez życie jak po grudzie. Niestety, coraz bardziej również w obecnych latach zakorzenia się w naszym narodzie starożytna filozofia hedonizmu, która wyznaje zasadę: wszystko ci wolno, co przynosi ci radość, co daje satysfakcję. Pokochaj siebie takim, jakim jesteś. Nie musisz pracować nad sobą, nie musisz od siebie wymagać. Uznaj siebie takim, jakim jesteś. I oto do tej filozofii dołącza się pod płaszczem fałszywej tolerancji, źle rozumianej wolności i demokracji, dołącza się i dodaje człowiekowi narkotyk, alkohol, pornografię. Fałszywi prorocy proponują przemoc, wolność seksualną, kult sekt czy dobrobyt materialny za cenę godności ludzkiej. I zauważmy, co się dzieje, jeśli człowiek zasmakuje chociażby w alkoholu czy w wolnym seksie, czy nawet w dobrobycie materialnym. Takiemu człowiekowi nie trzeba wmawiać, nie trzeba go przekonywać, że Pana Boga nie ma. Dlaczego? Bo taki każdy człowiek ma własne sumienie. Ten wewnętrzny głos, który mówi: unikaj zła, czyń dobro. To właśnie sumienie każdego dnia będzie człowiekowi wyrzucać i głośno wołać: nie grzesz, unikaj zła. Sumienie będzie się domagać, żeby zerwać z grzechem. Jak trudno zerwać z grzechem. Każdy z nas o tym dobrze wie. Jesteśmy słabi jako ludzie, skażeni od początku swojego istnienia na ziemi grzechem pierworodnym, a więc możliwością upadania i grzeszenia. Jak trudno zerwać z grzechem. Na przykład jak trudno chociażby wieczorem wyłączyć telewizor, żeby jeszcze w osobistej modlitwie porozmawiać z Panem Bogiem czy w modlitwie rodzinnej, nie mówiąc o innych grzechach. Łatwiej zagłuszać własne sumienie. Jeśli człowiek zacznie zagłuszać własne sumienie, a dzieje się to wtedy, kiedy porównuje siebie z innymi ludźmi, kiedy mówi: ja jeszcze nie jestem najgorszy. Są jeszcze gorsi ode mnie, ci, którzy są obok mnie. Ktoś jeszcze więcej bije. Ktoś jest jeszcze gorszy dla swojej żony, bo ją zostawił, bo opuścił dzieci. Ktoś jeszcze bardziej kradnie ode mnie i tak dalej. Człowiek zagłusza własne sumienie. Aż w końcu dochodzi do tego, że traktuje Pana Boga, a więc prawdy wiary, przykazania Boże, zasady życia etycznego w sposób wybiórczy. Przyjmuje to, co mu jest wygodne, a inne zasady odrzuca, nawet poprzez demokratyczne głosowanie. Może odrzucić przykazanie nie zabijaj i może ustanowić prawo, które mówi: masz zabijać. Może ustanowić prawo, które mówi: homoseksualiści mogą adoptować dzieci dla ich szczęścia i dobra. Człowiek może zrobić wszystko, bo jest dramatycznie wolny. Kochani, ten laicki styl życia coraz mocniej zagłusza w nas chrześcijański, katolicki styl życia. W tej filozofii hedonizmu, o której wspomniałem na początku, nie ma miejsca na takie rzeczy jak trud, jak wyrzeczenie, jak asceza. Kochani, kiedy patrzymy dzisiaj na te przepiękne wieńce dożynkowe, które są tu przed ołtarzem, ileż trzeba było trudu,
ileż wytężonej pracy, aby one powstały. Kiedy dzisiaj dziękujemy Bogu za wysiłek i pracę rolnika, to przecież każdy doskonale wie, jak ciężka jest to praca, ile potu na czole, kurzu, spiekoty, niewygody, deszczu i innych przeciwności czyha na rolnika w jego pracy. I tak jest w każdej chwili naszego życia. Pięknie tę prawdę oddaje nasza staropolska pieśń, którą napisał ksiądz Antonowicz, a śpiewamy ją bardzo często w okresie Wielkiego Postu. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Każdy człowiek wierzący, poczynając od najmłodszego dziecka, kończąc na człowieku najstarszym, wie, że krzyż jest znakiem naszego zbawienia. Jest godłem Królestwa Bożego, Królestwa Miłości, Sprawiedliwości, Królestwa Prawdy. Królestwa, które przeciwstawia się współczesnemu terroryzmowi, nienawiści, wyzyskowi. Krzyż jest znakiem wielkiej miłości objawionej w Jezusie Chrystusie do każdego z nas. Napisze apostoł, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To przez krzyż i swoją mękę Pan Jezus chce uzdrowić nasze dusze zranione grzechem. Chce wyzwolić nas z niewoli szatana i ochronić od wiecznego potępienia. Dlatego Chrystus Pan zaprasza. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Jeśli ktoś chce odrzucić cierpienie, wyrzeczenie, ascezę z ludzkiego życia, to jest kłamcą, to jest oszustem. Słyszeliśmy w drugim czytaniu dzisiaj słowa: Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza, bo tego Pan miłuje, kogo karze. Chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. Tak, rzeczywiście, sądząc czysto po ludzku, można by powiedzieć, że Pan nas karze, Pan nas doświadcza, chociażby powodzią, huraganem, ogniem, może jeszcze w inny sposób, chorobą. Tak, po ludzku tak można sądzić. Ale jeśli popatrzy się na to cierpienie i krzyż z perspektywy wiary, to wiemy, że jeśli nawet te rzeczy nas spotykają, to może dlatego, żebyśmy nie przegrali swego życia, ale zachowali je na wieczność w szczęśliwości z Bogiem. Kochani, 32 lata temu, na początku swojego pontyfikatu, Jan Paweł II wypowiedział znamienne słowa: nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Po raz pierwszy, kiedy przybył do Polski 31 lat temu, na placu jeszcze wtedy Zwycięstwa w Warszawie, powiedział: niech stąpi Duch Twój. Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Kiedy w 2006 roku do Polski przybył jego następca, Benedykt XVI, to w katedrze warszawskiej mówił: proszę was, byście odważnie składali świadectwo Ewangelii przed dzisiejszym światem, niosąc nadzieję ubogim, cierpiącym, opuszczonym, zrozpaczonym, łaknącym wolności, prawdy, solidarności, miłosierdzia i pokoju. Proszę was, byście skarbem wiary dzielili się z innymi narodami Europy i świata, również przez pamięć o waszym rodaku. Niech nie zabraknie światu waszego świadectwa. To otwarcie na Chrystusa sprawiło, że nasza ojczyzna stała się inna przez ostatnie lata.
pod każdym względem, i politycznym, i społecznym, i ekonomicznym, i kulturowym. Odzyskaliśmy to, co było stracone przez wiele dziesiątków lat, własną wolność. Ale czyśmy dobrze ją zagospodarowali? Dzisiaj, po tych 30 latach, jakby na nowo trzeba zawołać: nie lękajcie się. Nie lękajcie się otworzyć szeroko drzwi dla Chrystusa w każdym wymiarze życia. Nie lękajcie się. Bądźcie świadkami Chrystusa. Kochani, w ostatnich tygodniach miałem tę okazję i szczęście, że przez 10 dni byłem w Norwegii. Kraj luterański, 4,5 miliona mieszkańców. W tym szacunkowo liczy się, że około tylko 70 tysięcy to katolicy. W tych 80 tysiącach 80% katolików stanowią Polacy. Inne narody, samych Norwegów liczy się niecały procent. Miałem okazję przebywać w pewnej polskiej rodzinie. Mogę tak stwierdzić, szczęśliwa rodzina, szczęśliwe małżeństwo. Są tam już 17 lat. Mają 4 dorastających dzieci. I mówią tak: proszę księdza, było trudno na początku. Nie tylko dlatego trudno, że inna kultura, inny styl życia, że bariera językowa i wiele jeszcze innych rzeczy zewnętrznych, ale również było trudno dlatego, że nikt nie rozumiał tego, w jaki sposób my wierzymy i dlaczego tak wierzymy. Patrzono w pracy na nas z przymrużeniem oka. Nikt nam nie ubliżał, nikt nie wyszydzał, ale był mur, którego nie można było przez wiele lat przebić. Ale my konsekwentnie robiliśmy swoje. Praktykowaliśmy swoją wiarę, uczciwieśmy pracowali tam, gdzie nas postawiono. Służyliśmy tym ludziom, których mieliśmy obok siebie. I wie ksiądz, mówi ojciec ten rodziny na koniec rozmowy, wie ksiądz, co dzisiaj mnie najbardziej cieszy? Cieszy mnie to, że rodowici Norwegowie, którzy z wyznania są, deklarują siebie jako luteranie, coraz częściej w rozmowie osobistej pytają mnie o wiarę katolicką, pytają mnie o moje przekonania, pytają mnie, dlaczego ja tak, a nie inaczej postępuję, z czego to wynika. To dla mnie wielka radość i satysfakcja. Trzeba tak świadczyć o Chrystusie i poza granicami ojczyzny, ale dzisiaj trzeba tak świadczyć o Chrystusie również tu u nas, w naszym rodzinnym domu, którego na imię Polska. Kiedy dziękujemy dzisiaj tu Panu Bogu za trud pracy rolniczej, dziękujemy tym wszystkim, którzy pochylają się nad polską ziemią, nasiąkniętą przez wiele wieków największym skarbem, bo krwią naszych praojców i ojców. To chciałbym odwołać się do słów, które wypowiedział Jan Paweł II, kiedy był w 1997 roku w Krośnie. Pragnę oddać hołd pracy rolnika. Oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła mocny filar, na którym opierała się narodowa tożsamość. W chwilach wielkich zagrożeń, w momentach najbardziej dramatycznych w dziejach narodu, ta miłość i przywiązanie do ziemi okazywały się niezmiernie ważne w zmaganiu o przetrwanie. Oddaję dzisiaj hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju,